Kontrole na stacjach diagnostycznych są dwojakiego rodzaju. One dbają z jednej strony o bezpieczeństwo właścicieli auta i jego pasażerów, ale z drugiej strony także to ma wpływ na kwestię zanieczyszczenia powietrza. Albowiem, jak wszyscy wiemy, znaczna ilość zanieczyszczeń to są zanieczyszczenia spalin. Stacje diagnostyczne są po to, żeby między innymi badać spaliny. I zawsze rokrocznie nagradzamy specjalnymi dyplomami takie stacje, które się wywiązują z tego najlepiej. Niestety trzeba powiedzieć, że nie wszystkie stacje to robią tak w sposób rzetelny. Natomiast przepisy, które się teraz zmieniają od 1 stycznia, będą wymagały, czy wręcz wymuszały, żeby już nikt na lewo nie podbijał tego, że pojazd jest czysty, że ma świetne spaliny, że może jeździć po naszych drogach. Tutaj byśmy się częściowo zabezpieczyli, wręczając parę miesięcy temu policji aparaty do badania jakości spalin. Efekt jest taki, że ktoś, kto wyjeżdża ze stacji z podbitym dowodem, że jest wszystko w porządku ze spalinami, za rogiem może spotkać się z policją, która dokona rekontroli i sprawdzi, czy faktycznie tak jest, czy nie. Także sądzę, że to idzie ku lepszemu, tym bardziej, że jak panowie tutaj podkreślali, jest coraz większa świadomość wśród kierowców, którzy chcą, aby jeździć samochodami zdolnymi do jazdy, bezpiecznymi i czystymi. Część usterek to jest oczywiście związanych z zawieszeniem samochodu oraz z normą niespełniania normy emisji spalin. Częstymi usterkami, ale to są usterki drobne, oświetlenia, które można usunąć praktycznie na bieżąco. No, na naszej stacji to jest około 13% pojazdów przechodzi badanie z wynikiem negatywnym. Będzie wprowadzony nowy system ewidencjonowania badań technicznych i ten system przede wszystkim będzie polegał na tym, że klient, który przyjedzie na stację kontroli pojazdów, najpierw będzie musiał zapłacić za badanie techniczne, następnie jego dokumenty zostaną wprowadzone w centralną ewidencję pojazdów, po czym diagnosta dopiero wtedy przystąpi do badania. Jakby będzie już zmuszony do tego, żeby to badanie wykonać i określić wynik tego badania. Zabezpiecza to przede wszystkim przed próbami klientów rejestrowania czy wykonywania badań z wynikiem pozytywnym na stacjach, które nie dostrzegają, powiedzmy, pewnych usterek. Czyli jeżeli klient przyjeżdża na stację kontroli pojazdów, która wykonuje badanie prawidłowo i otrzymuje wynik negatywny, bywa tak, że klient jedzie gdzie indziej i tam załatwia sobie ten wynik pozytywny. W tej chwili od 1 stycznia nie będzie to możliwe.